Ej, cześć, witam Cię bardzo serdecznie u siebie na kanale. Siadaj, bierz kawkę i zaczynamy. Temat filmu jest brak kontaktu. To znaczy, jeżeli nie macie kontaktu z osobą, którą chcesz spytać, to jest wprost dla Ciebie idealny filmik. I zobaczymy, co dalej z tą znajomością, co dalej z tą relacją. Powiedzmy sobie do końca roku 2021. I teraz trzy opcje tutaj są, jak widzicie. Jeden aniołek, powiedzmy, że to jest aniołek, trzy dziewuszki i tutaj taka lasencja. Także kochani, wybierzcie sobie jedną kartę, ta czarno-granatowa, włosy, trójkącik, czy raczej ta bardziej ruda, ginger. Ja zaczynam, położę sobie, przysunę kamyczek dla tej pierwszej. O, zaczynamy od tej. No i jeżeli wiesz, o kogo chcesz spytać, to myślę, że to jest dobry moment na rozpoczęcie, bo karty są gotowe, ja tasowałam wcześniej, ale teraz poprosimy karty, które chcą wypaść. I tak, nie macie kontaktu, chciałam zobaczyć, co dalej z tą relacją do końca roku 2021 i co dalej z tą relacją, bo jest brak kontaktu między Wami. Brak kontaktu, co dalej, co dalej? Do końca roku. Do końca roku. Co dalej między Wami? Czy jeszcze jakaś karta chce się pokazać? Czy jeszcze jakaś karta dla Ciebie chce się pokazać do końca roku? Co dalej między Wami? Kochani, ja bym powiedziała, że mniej więcej sytuacja, która teraz jest, będzie do końca roku w najbardziej optymistycznej prognozie. Bo w innej to może być sytuacja... Wiecie co? Poczekajcie, dajcie mi złapać myśl, bo się zapętliłam. Może to nie w najbardziej optymistycznej. W najbardziej optymistycznej to, że będzie jakiś malutki geścik, ale to raczej nie sądzę, to jest 0,5%. Do końca roku raczej nie będzie nic, o tak chciałam powiedzieć. Bo tak, mamy siódemkę mieczy, to znaczy, że osoba może Ciebie tak naprawdę obserwować gdzieś. Ona gdzieś tam patrzy na Ciebie, śledzi, ale ta karta to zawsze przeważnie, że ja sobie patrzę, ale nic nie robię, tak? Mam wyrzut sumienia czasami, bo na przykład zachowałam się lub zachowałam się nie za fajnie, no i teraz jest mi głupio. Jednym słowem, tak? Jest mi wstyd za swoje poczynania lub ty się zachowałaś nie fair, no i teraz wiem, że mnie oszukałeś, no i też nie chcę do ciebie się odzywać. Siedem mieczy, no nie jest za dobra energia, żebyśmy mieli powiedzieć, że kontakt się odnowi. Dziewięć mieczy, tak samo pokazane, że przysłowiowy nóż na gardle ma ta osoba, to znaczy też jest problem, żeby porozmawiać, żeby zadzwonić, żeby przyjechać, żeby kontakt był jeszcze raz. Może ma w pracy problem, może w życiu prywatnym, może ze zdrowiem, może ma jakieś zmartwienia ogólnie takie, które nawet mi do głowy nie przychodzą, bynajmniej ona ma źle w tym momencie. To nie jest dobry czas na odzywanie się do kogokolwiek. W takiej sytuacji człowiek czasami nie chce rozmawiać sam z sobą. Może ta osoba ma depresję nawet. Dziewięć monet pokazuje, że może być bardzo przepracowana, ale z drugiej strony to też nie jest karta nawiązywania kontaktów, bo raczej tutaj to jest taki singiel, bardzo szczęśliwy, zajęty swoim życiem, swoją pracą i powiedzmy te szczęśliwe to w nawiasie, tak? Bo widzimy, że sytuacja nie jest wcale komfortowa, ale zapracowany, ma pracę, to raczej nie jest bezrobotna osoba i może ma dużo tej pracy. Albo ogólnie ta energia jest w Twoim kierunku, to znaczy przeciwieństwo chęci odezwania się, a to pokazane, że żyje swoim życiem po prostu. Może tu w niektórych przypadkach być, że ma beznadziejną sytuację, pracuje, tak? Ale jest przepracowany, przemęczony, dużo problemów się nawaliło na głowę dla tej osoby, ale w innych przypadkach może wcale nie mieć problemów, może mieć super zawaliste życie, a to jest energia w Twoim kierunku, że ta osoba nie ma zamiaru się odzywać. Taka energia. Dwójka była też pokazane, że chciałaby może nawet jakiś plan stworzyć, napisać się, odezwać, ale raczej tylko patrzy tęsknie, to ja bym Wam powiedziała, kochani, od tego aniołka tutaj, że ta osoba minimalne 0,5% jest, że się do Ciebie odezwie
pierwsze, nie ma kontaktu, to raczej nie nastawiałabym się za bardzo optymistycznie, żeby potem się nie zawieść, bo jest naprawdę minimum, że ona coś zrobi. Raczej nie, ok? Także tutaj mamy jednego aniołka z głowy, że tak powiem. Idziemy sobie do drugiego. Dobra? Jeżeli jeszcze się nie zdecydowałeś, to możesz zdecydować się teraz na drugiego, a jeżeli ci pierwsza opcja się nie podobała, bo nie masz zamiaru do końca roku nie mieć kontaktu ze swoją osobą, to też weź drugiego, bo może tam będzie prognoza lepsza. I teraz suniemy kamień tu do trójkącika i patrzymy sobie tam. I teraz gotowy, gotowa, zaczynamy. Brak kontaktu. Co dalej między wami? No i co dalej z tą relacją teraz, z tą znajomością? Bo przecież jest brak kontaktu. Proszę, dla drugiej opcji, tam gdzie leży kamyczek, o kartę, akurat dla ciebie, bo ty teraz myślisz, ty potrzebujesz odpowiedzi. I co teraz? Jest brak kontaktu. Co teraz? Co teraz? Brak kontaktu przecież jest. I jak potoczą się losy do końca roku waszej znajomości? Czy będziecie mieli kontakt? Czy tu jest szansa na wznowienie kontaktu? Czy coś się zadzieje? Ktoś się odezwie? O, tutaj mamy dużo kart. I tu z szansą, że tak, kochani. Że z szansą tak. Pierwsza sytuacja, sprawa to jest taka, że osoba może sobie teraz podrinkowywać, opijać powiedzmy to, jak bardzo jest jej źle. Użala się na tym, wpadła w trans w ogóle, może akurat teraz balować, pić, zapijać smutki. Ale to swoją drogą, to w niektórych wypadkach może poszła w cuk i dlatego nie ma tego kontaktu. Ale kontakt będzie, się nie martwcie, kochani, do końca roku będziecie mieli kontakt na bank. Na początku ten konflikt między wami musi być zażegnany. Pięć buław. To znaczy, że w głowie to u mnie się dzieje wielka walka, wielki bałagan, ale, to znaczy nie u mnie, tylko u tej osoby, co pytasz, tak? Ale za jakiś czas, tuć niedługo, obmyślę sobie plan, co zrobić, żeby nawiązać kontakt, ponieważ już bardzo teraz tęsknię, a z każdym dniem będę tęsknić coraz bardziej, bo mnie ciągnie do ciebie. Też nie mnie, tylko to osoba. Tak? Dwójka kielichów, to znaczy czuję ogromną więź, ogromną czasami nawet tęsknotę przy takich kartach, szczególnie przy zmartwychwstaniu i dwójce kielichów. Tęskni mi się do ciebie, do twojego pisania, do całej ciebie, tak? Do spotkań, co wy tam mieliście, do tego czegoś tęsknię, tak? Bo jesteś ty w moim życiu, tak? Jesteś. I na ten moment nie wyobrażam sobie, żeby ciebie miało nie być na zawsze. To znaczy, że chcę kontakt odnowić prawdopodobnie wkrótce, jak najszybciej. To u was, kochani, kontakt będzie do końca roku. Ta osoba, myślę, że ma jakiś taki problem, czuje w głowie, że nie mieliście wspólnego albo celu, albo cel był wspólny, tylko nie mogliście się zgadać. I tutaj jeżeli nie było kłótni, to było przynajmniej taka złość, tak? Dlaczego ty nie myślisz tak samo jak ja? A może tak samo myśli, tylko nie porozmawialiście o tym i wyszło takie nieporozumienie, tak? Ale kontakt będzie, bo tutaj będzie obmyśleć sobie plan i chce dalej kontynuacji tego. To oczywiście karty są bardzo na tak. Także możecie być zadowoleni, bo do Sylwestra będzie kontakt. Nie będziecie mogli powiedzieć brak kontaktu, tylko mamy kontakt i co teraz mamy zrobić? Będziecie inne filmy oglądać. Także trzymajcie się. Ten aniołek, powiedzmy te trzy aniołki, były naprawdę bardzo fajne. I bierzemy sobie następną opcję. Następna opcja... Pamiętajcie dzisiaj live'ik dla wspierających. Następna opcja to jest rudy anioł, który udaje facecika. Facecika, tutaj to no. Okej. Okay. Tu. I patrzymy sobie u ciebie, bo też nie masz kontaktu z kimś, a zobaczymy, co u ciebie się dzieje, tak? Brak kontaktu. O, patrzcie, ta karta dzisiaj była karta dnia. Oglądaliście filmik? Karta dnia?
Bezterminowa, bo karta dnia zawsze jest na moment, kiedy wchodzisz na filmik. Nie widziałaś swojej karty dnia? Skocz oglądnij. No i teraz patrzymy dla Ciebie brak kontaktu. Skup się teraz bardzo, bo ja pasuję dla Ciebie karty. Co dalej? No i co dalej z tą znajomością, co z tym związkiem? Przecież nie mamy kontaktu. Co dalej będzie u Was? Ci wszyscy, co wybrali tą opcję. Brak tego kontaktu. Do końca roku, co się wydarzy? Co się wydarzy do końca roku między Wami? Myśla sobie strategię. Ciężko opuścić jest tej osobie to, czego teraz tak się kurczowo trzyma, ale co do końca roku? Czy ten kontakt się odnowi? Bo jest brak tego kontaktu. Co do końca roku? Tu jeszcze jakieś karty chcą się pokazać. Co do końca roku może się wydarzyć między Wami? Co może się wydarzyć? Czy ten kontakt będziecie mieli do końca roku? Czy będziecie mieli? Kochani, bardzo, bardzo interesujące, ponieważ ta osoba się teraz martwi, a niedługo jeszcze bardziej się będzie martwiła. Spójrz na te dwie karty, jakie są podobne, tak? Tu mężczyzna siedzi, a tu kobieta z tej strony. Identycznej pozycji, na brzuchu, tak? Na brzuszku. Pozycja na brzuszku, jak ktoś by nie wiedział. Kochani, bardzo się martwi. Po pierwsze tak, rozmawialiście, była sobie rozmowa, płynęła fajnie, nagle od słowa do słowa zapadła cisza. Albo jeszcze w innym, gorszym przypadku, to się pokłóciliście. I teraz tak, czas płynie, a ja, on, tak, ona, coraz częściej wraca myślami do tej rozmowy ostatniej i analizuje ją. Jak to było, kiedy padło jakie słowo, czy mogło inaczej zostać powiedziane, czy może źle zinterpretowałem, czy może czegoś nie powiedziałam. Takie analizowanie tej rozmowy. To znaczy, że ona w tym momencie myśli. Ma ogromną nadzieję, bardzo... Ja Ci jeszcze jedną rzecz powiem. Ta osoba Ci obserwuje. O, możesz bardzo jej energię czuć, czasami wieczorem, ponieważ ona intensywnie o Tobie myśli. Tutaj jak Ci przeszkadza ta osoba, to ja bym powiedziała odciąć się od tej energii, bo możesz faktycznie mieć problem ze skupieniem. Ona bardzo intensywnie o Tobie myśli, ale w tym czasie teraz nie może na coś się zdecydować. I teraz tak, nie mogła ona zdecydować się wtedy, kiedy ostatnio rozmawialiście, na jakieś posunięcie, na jakiś krok, ponieważ może była zdenerwowana z tym, że ty ciężko ci się zdecydować, pójść do przodu, albo ona nie mogła w tamtym momencie. Teraz też jeszcze nie może. Ona albo nie może jakiegoś miejsca opuścić, albo jakieś rodziny, albo czegoś. Jest, albo musi gdzieś zarabiać, pracować. Ona, to nie jest dobry czas u niej na jakieś posunięcia, jakieś zmiany. Ale to nie znaczy, że ona tych zmian nie chce. Ona chce, tylko to nie jest dobry moment. A czy będziecie mieli kontakt, to ja bym powiedziała, że w większości wypadków tak, ja wezmę wahadełko i wtedy ja jedną rzecz spytam, dobrze? Zaraz zobaczycie, to będzie bardzo interesujące. Bo piątka kielichów pokazuje, że ona, my nie pytamy teraz, czy ona Cię kocha, bo to już by pokazywało, że nie fajnie. No, że raczej nie bardzo. Ale my pytamy, czy będzie mieć kontakt ta osoba z Tobą. A jeżeli jest taka karta, to jeżeli mi zależy bardzo, a martwię się, że uczucia się rozwalają, chłodnieją, to znaczy w ostatniej momencie, ostatnia deska ratunku jeszcze raz napiszę, bo bardzo mnie ciągnie do Ciebie, chcę się upewnić, czy Ty mnie pamiętasz, tak? To znaczy ja bym powiedziała, że w wielu przypadkach jednak tak. I ja teraz wezmę wahadełko i mnie posłuchaj, jesteś w jakimś miejscu teraz, tak? Ja nie wiem, gdzie ty jesteś. Ty wiesz, gdzie jestem, ale ja nie wiem, gdzie ty jesteś. I teraz tak, rozejrzyj się po swoim pomieszczeniu. Ja chcę jedno zapytać rzecz. Czy masz na stole kawę? Zobaczymy, czy wahadełko z tobą zarezonuje. Jeżeli wahadełko powie nie, a ty masz, to znaczy, że nie zarezonowało. I odwrotnie, jeżeli powie, że tak, że masz, a ty nie masz, no to też nie rezonowało. Jeżeli wahadełko powie o kawie tak lub nie, a faktycznie sytuacja będzie się zgadzać tak lub nie, to znaczy, że możemy zadawać konkretne pytanie. No i teraz tak, dla ciebie chciałam spytać, czy ty masz kawę na stole, w pomieszczeniu, w którym siedzisz? Czy na twoim stole jest kawa?
że... Czy na twoim stole, stoliku, w pomieszczeniu, w którym jesteś, jest kawa? Wahadełko mówi, że nie. Dla tych wszystkich, którzy nie mają tej kawy w tym pomieszczeniu, słuchajcie, teraz właśnie zapytam o konkretne pytanie. Niech wahadełko tylko się wyciszy. W lewo nie, w prawo tak. Zatrzymaj się, proszę, wahadełko. W lewo nie, w prawo tak, proszę, stop. Czy osoba, o której myślisz, odezwie się do ciebie do końca roku? Czy osoba, o której myślisz teraz, czy ona się odezwie do ciebie do końca roku? Czy osoba, o której myślisz, w lewo nie, w prawo tak, czy ona się odezwie do ciebie do końca roku? Wahadełko, widzicie, jest niezdecydowane. Pokazuje trochę tak, trochę nie. To nawet u tych, co jest ta kawa na stole, albo i nie ma, już to nie wiem, czy miała być ta kawa, czy nie miało, to nawet u nich, nie u wszystkich będzie tak samo. W wielu przypadkach się odezwie, w kilku się nie odezwie. W większości wypadków się odezwie. Mam nadzieję, że ty należysz do tej grupy, bo jest bardziej w tak, widzisz? Chociaż te niezdecydowanie, lekko w lewo i kreska, mogło być wahanie się tej osoby. Ten trud jednak pokonać swój honor i się odezwać. Raczej tak, ja bym powiedziała, że raczej tak, bo się rozbujało. Dzięki, że byliście, trzymajcie się, dajcie mi znać, że jesteście, że mnie słyszycie w ogóle, że dobry mam mikrofon. Pa, pa, kochani, pa.